Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat tego, a w zasadzie o kupnie używanych rowerów. Wiele osób mówi, że jeżeli kupi się rower używany, to będą z nim cały czas problemy. Ten rower będzie się rozlatywał i wiadomo, nie jest nowy, nie ma swoistej gwarancji producenta ani sprzedawcy. Ja osobiście każdy rower, jaki miałem od jakichś tam paru lat wstecz, kupowałem używany. Dlaczego używane rowery osobiście ja kupuję i dlaczego polecam takie? Przede wszystkim na początku odpowiedź na pytanie, dlaczego polecam takie? Polecam takie rowery używane tylko dla osób, które się znają na rowerach, które umią same rozmontować rower na części pierwsze i umią same go bez problemu złożyć, żeby on działał, oraz umią w nim wymienić, zdiagnozować problemy i wymienić wszystkie jego części na takie, które będą działały lepiej. Oczywiście kupienie używanego roweru, jeżeli nawet sprzedawca będzie pisał, że rower jest super po przeglądzie technicznym, czyli każdy sprzedawca na aukcjach przykładowo tak pisze, to od razu mówię, że możecie tą opowieść tego sprzedawcy między bajki sobie włożyć, dlatego że już ileś tam rowerów kupiłem używanych i wszystkie były, od razu mogę powiedzieć, dojebane. Oczywiście no, ja tam troszkę się znam na rowerach, potrafię sobie je naprawić i wiem, że je naprawię i kupuję dlatego, bo wychodzą dużo taniej. Rower używany, przykładowo jaki wcześniej pokazywałem we filmikach tego typu, jeżeli bym kupił go w sklepie, bym za niego dał około trójki. Natomiast jeżeli go kupiłem używany z niejasnego źródła, aczkolwiek na aukcji od osoby, która ma bardzo dużo rowerów innego typu, także sprzedaje takie, no to ja za niego dałem około 300 w przełożenie. 10 razy tyle bym dał w sklepie i 10 razy mniej dałem za ten rower używany. Oczywiście on przyszedł po przeglądzie technicznym, sprzedawca pisał, że jest jak nowy i przyszedł dojebany, w którym musiałem wymienić praktycznie cały napęd oraz niektóre takie drobniejsze elementy, aby to działało wszystko pięknie, ale w przełożeniu i tak dołożyłem te 300 by na napęd i kupiłem rower za 3. Czyli razem wydałem, aby ten rower wyglądał prawie jak nowy, żeby w nim wszystko działało idealnie i płynnie, 600 to był mój całkowity wydatek na taki rower, aby go całkowicie sobie wyremontować, a w sklepie bym musiał dać za niego trójkę, 3 koła, no to jest naprawdę full, dużo więcej i myślę, że porównanie takie cenowe każdemu mówi już, dlaczego warto kupować rowery używane, oczywiście dla osób, które się na tym znają i umią przy tym robić. Przy rowerach używanych, jeżeli chcecie coś takiego kupić, zawsze zwracajcie uwagę na to, jaki ma napęd. Dobrze, jak są zdjęcia oczywiście tego napędu, jak to jest wyrżnięty ten napęd. Ale tutaj od razu powiem, że też w 90 około przypadkach ten napęd będzie tak już dobity, że i tak będziecie musieli go w całości zmienić. Czyli korba, łańcuch, wolnobieg lub kaseta. Czasami także może być problem na piastach lub suportach, jeżeli oczywiście wianki także mogą być dopieprzone i tutaj trzeba będzie wymieniać je na łożyska albo nowe wianki, ale generalnie kupując rower używany i tak to się opłaci. Natomiast jeżeli ktoś się nie zna na rowerach i nie potrafi sobie przy nim wymienić samemu tego sprzętu na nowy, to jest jeszcze takie rozwiązanie, że ten rower oczywiście można wziąć i zaprowadzić do serwisu i w serwisie to nam zrobią, czyli zapłacimy za ten sprzęt, zapłacimy za tą rowociznę, czyli sporo więcej kasy, ale generalnie mogą go jeszcze na tyle zrobić, że on będzie chodził także jak nowy i być może wyglądał tak jak nowy. Tylko tutaj oczywiście się pojawi taki problem, jeżeli wy sami nie umiecie sobie zrobić tego przy rowerze, to znaczy, że też się nie znacie na tym rowerze i nie będziecie wiedzieli, jaki rower konkretnie kupić. Jeżeli chcecie dobry rower kupić i taki, który by kosztował dużo w sklepie i wiemy, na co patrzymy i na co zwracać uwagę, co nas najbardziej interesuje, no to wiadomo, sobie wybierzemy dobry rower, natomiast niektórzy po wyglądzie na niego spojrzą i wtopią kasę, a z tego roweru jeszcze nie da nic odzyskać i nie ma on takiej dużej wartości. Przy rowerach używanych szczególnie trzeba zwracać właśnie uwagę na to, jaki jest jego sprzęt, czyli z czego to jest wykonany rower, jakie są jego sprzęty założone na nim, w jakim są stanie, cały czas pisać do sprzedawców prośbę o więcej zdjęć, a szczególnie dokładniejszych zdjęć kluczowych elementów, czyli tych elementów, które są najważniejsze w rowerze, czyli od kierownicy, manetek, po cały jego napęd, opony, koła. Po prostu po wszystko, bo sprzedawcy wiadomo, piszą, że rower na chodzie, to znaczy, że on już raz na nim pojedziecie i się rozleci. I tutaj, jeżeli kupujecie szczególnie rower od takich sprzedawców, którzy sprzedają po 100 i 500 rowerów naraz,
No to wiadomo, że ci sprzedawcy to są często tacy, brzydko mówiąc, oszuści. W tych opisach przynajmniej aukcji bardzo duże są przekłamania. No ale jeżeli kupujecie taki rower używany od kogoś prywatnej osoby, która sprzedaje jeden, max dwa rowery, no to zazwyczaj taki ktoś już pisze prawdę i tutaj nie ma z tym większych problemów. Jeżeli jesteście w stanie zobaczyć ten rower na żywo, czyli spotkać się z sprzedawcą na żywo i go obejrzeć, no to tym lepiej. Natomiast jeżeli sprowadzacie, tak jak ja, rower sobie z drugiego końca kraju, no to tylko możecie go zobaczyć na zdjęciach. Dlatego te zdjęcia warto zawsze się upominać, dopytywać o nie i dopytywać najlepiej o jakieś konkretne rzeczy dotyczące przyszłego tego rowera, którego kupimy. O rowerach używanych to tyle z mojej strony. Na pewno dodam jeszcze to, że jeżeli znacie się na rowerach, na pewno się Wam opłaci kupywanie rowerów używanych, które sami sobie możecie naprawić, sami sobie możecie wszystko w nich wymienić na nowe, wyregulować i będą jak nowe praktycznie rowery, a działały idealnie i zrobione tak jak chcecie za naprawdę niską kasę. Natomiast jeżeli się nie znacie, no to tutaj jest taki problem, że idziecie do sklepu, a w sklepie wiadomo, sprzedawcy Was oberżną, bo powiedzą Wam, że kupujecie dobry sprzęt, a sprzedadzą Wam coś trefnego, przynajmniej jak w kilku sklepach rowerowych, tak, po prostu dla zabawy chodziłem, pytałem się, czy ten sprzęt jest dobry, tak, to do najwyższej półki. Ja wymieniam, co to za sprzęt i mówię, że to są najtańsze sprzęty, a sprzedawca mówi, no i są to najlepsze w swojej klasie cenowej, wtedy odpowiedź. Po prostu na razie w każdym sklepie rowerowym, w jakim nie byłem, to każdy sprzedawca tych rowerów chciał zrobić klienta, w moim przypadku mnie, w jelenia. Dlatego jeżeli kupicie rower nowy, to lepiej idźcie do tego sklepu z jakąś osobą, która się zna na rowerach. Natomiast nie idźcie sami w ciemno, jeżeli macie o tym mało pojęcie, bo sprzedawca naprawdę Was zrobi w jelenia. I zapłacicie za coś, co jest trefnego, bardzo dużo kasy. Naprawdę byście mogli mieć trzy rowery używane, które byście sobie naprawili nawet z tym dodatkowym dokupnem sprzętu, niż jeden grat nowy, jaki kupi się w sklepie. Ode mnie to tyle na ten temat. Jeżeli ktoś może coś dodać, może też ktoś kupuje używane rowery lub ktoś kupuje nowe rowery, jest z nich zadowolony, to zapraszam do napisania komentarza poniżej. Dzięki za obejrzenie filmu.